Ale patrzcie, wpadło coś ciekawego. Myślę, blaszka, no taka jeszcze pozaginana chyba na bokach. Mówię do śmieci, nie? Ale patrzę. Widzę jakieś wzory, powiem wam. Witam was, moi kochani, wracam na górkę zegarkowo-obrączkową. Coś mnie tu ciągnie, tak sobie ostatnio myślałem, że może w tych śmieciach coś poszperam. Może te śmieci, bo jednak to omijałem, może w tej ziemi oprócz śmieci znajdę coś ciekawego. I może nie w śmieciach, ale obok, tutaj na takiej skarpce sobie macham i wyskoczyło jakieś kółko pierwsze. Właściwie to jest chyba trzeci dołek. Były polmosy, jakieś tam inne rzeczy, ale patrzcie. To mi wy... O, patrzcie, te co są najgorsze. To tak wkurza. Odleciała. No, znowu. No jest moniak, powiem wam, jest moniak. Jest moniak na tym wielokrotnie przechodzonym terenie. Tylko co to jest za moniak? Śmierdzi PRL-em chyba. No kurczę. No nie mogę tu zobaczyć, zobaczcie no. Póki mam, to użyję środka podręcznego. No nie no, powiem wam, że muszę iść w słońce. Masakra, jestem ślepy już. Ta, to jest współczesne 50 groszy. Ale numer. A myślałem, że mam jakieś 2 złote z PRL-u. Czekajcie, bo to nie w kadrze było. Ale tak zajechane. Ja pierdzielę. No ale dobra. Jest pierwsza moneta i do następnego roku. Wiecie, tu jest ten korzeń, na którym władca kamieni przywołują kwarce. A tu mam, miałem tą 50. Jest sygnał. Słaby taki, więc podejrzewam, że jakieś 20 groszy. Będzie jeszcze do kolekcji. Ale się nie chcę przyznać, gdzie jest. No, zaraz zobaczymy. Może głębiej. O. Wygląda na to, że jest troszeczkę głębiej. Co jest? Ja pierdzielę. To nawet nie 20, tylko 10 groszy. No bo grosz, ale tu nie widać. Dobra. Lecimy dalej. Ja waham się na tej górce, jak widzicie. I tym razem mam 2 złote z PRL-u. Tak jak wtedy myślałem przy 50 groszach, że mam 2 złote. Tak mi teraz wpadło. Taka dziwna rzecz, bo... No nie wiem, może ktoś... Taka górka służyła tu do zjeżdżania. Zobaczcie, tutaj można było fajnie się zjeżdżać. Prosto do strumyka. Nie wiem, zobaczymy co tu jeszcze siedzi. Do tego dołączam jeszcze taki... Chyba szyldzik. Z dziurką od klucza, o. Niby nic. Myślałem, że kieliszek może. Niestety, powiem wam, że mam. Albo stety. Kawał grubej
musiężnej rury. O, o się liczy. Leta taki dziwny sygnał na panią łyżeczkę. Patrzcie, jest cała. Kurde, to lata wszędzie. Gówno. Jest cała ładna łyżeczka. Miedziana. Była posrebrzana. Ale nic tu na niej nie ma. Widzieliście odlot władcy kamieni i to z bazaltem? Jest coś małe i okrągłe. Kurde. Jest moniak. Bez fenola dzisiaj nie wrócę. I to nie wrócę bez fenola adolfowego. Także mam, nie wiem co w tych fenolach jest, ale lubię je znajdować. Po prostu lubię, czy to tam adolfowe mniej, ale te z cesarstwa to po prostu są piękne. No i te pruskie w ogóle tak samo, nie? Także chociaż te pruskie już bardzo rzadko się zdarzają, a jak są to w fatalnych stanach, także nie przedłużam i lecimy po kolejne. Patrzcie, ja w takich trawach siedzę jak ten dzik naprawdę. Ale patrzcie, wpadło coś ciekawego. Myślę, blaszka, no taka jeszcze pozaginana chyba na bokach. Mówię do śmieci, nie? Ale patrzę, widzę jakieś wzory, powiem wam. Widzę tu jakieś wzory. Tylko że to jest jakieś takie pozaginane. No nie wiem co to jest, powiem wam. Ale coś wygląda na... Tutaj o. No nie wiem, powiem wam, ale wygląda mi to coś starszego może. No tu jakieś gwiazdy jakby są. No na razie fan dnia, chociaż nie wiem co to jest w ogóle. Kurde, te muchy. No dobra. Dziwny sygnał, a jednak moneta jest. Patrzcie, tutaj jest. Oczywiście. Współczesne. 50 groszy kolejne. Więc jestem zarobiony, można powiedzieć, dzisiaj. No dobra. Piękne srebrne miejsce. Ogólnie powiem wam, cały czas coś wychodzi. Chociaż wolno, w takim ustępach czasu. Możecie powiedzieć, pewnie nie umie chodzić, pomija. Nie poznał wykrywacza. Wcale nie, powiem wam. Nie wiem jak to się dzieje, ale samo to znalezienie obrączki w miejscu zegarka, no to już było coś dziwnego. Przecież nikt mi tego nie podrzuca, bo to jest część w ziemi. No, kto szuka i chodzi z wykrywaczem, to wie, że nie ma miejsc przechodzonych i w tym samym miejscach cały czas coś można znaleźć. Czego na przykład przykładem jest krążek tutaj, który widzę.
Będzie moniak. Teraz tylko jaki? O, ale patrzcie, z powrotem do dołka ucieka. Czy to będzie PRL? Czy nie PRL? Ale jest taki, powiedzmy, że to jest PRL. Niektórzy mówią, że to nie jest PRL, bo ja mam, patrzcie, taką dużą złotówkę w miedzioniklu, 49 rocznik na 100%. To jest fajny fund. Tak, 49. Rzeczpospolita Polska. Kurczę, fajnie. I taki duży krążek, patrzcie, można jeszcze znaleźć w takich miejscach przechodzonych. Dawno tej złotówki nie było. Ogólnie wam powiem wam, zaraz wam pokażę nawet, monet dużo. Tylko to taka drobnica jest, powiem wam, współczesna. Tam parę grosiaków jeszcze wpadło, ja tego nie pokazywałem. Jakby tak na ilość monet iść, to mam dużo monet, bo zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ta jest ósma, no ale to kółka te cieszą oczywiście, ale bardziej pożądane by były na przykład o takie fenole. Także jeszcze mam chwilę, jeszcze nie mówię koniec. Lecimy. Na tym lapsie to nie chciałem przerywać, ale tam widzieliście, tam się skupiłem w jednym miejscu, cały czas jakiś sygnał. Tam na początku praktycznie znalazłem 5 groszy też z 49 Rzeczpospolita Polska. Nawet jakoś tam zachowane. Także mamy kolejną monetę PRL-a. Już tam więcej nic nie było, ale musiałem dosłownie te gałęzie podwalać. I widzicie, pod takimi gałęziami warto czasem przewalić na bok, ale dobra, nie będę przedłużał, bo widzę, że się rozkręcam, idę dalej. Dobra, moi drodzy, ja tradycyjnie słowami, było to co było, muszę z wami się dzisiaj pożegnać. No kółek wyszło, powiem wam, no 10 monet, także nie ma co narzekać, bo było, ale takie monety, no wiecie, widzieliście, współczesne. Jeden fenol i jakieś tam PRL-e. Do tego jeszcze mam to. Nie wiem co to jest w ogóle. To jakieś gwiazdki widać, to jest pozaginane. Nie mam pojęcia co to jest, powiem wam. Może się okazać fantem dnia. Także udany wypad. Ja się cieszę, trochę się zmachałem po tych górkach, powiem wam. Pochodziłem. Informacyjnie to dla was taką mam rzecz do przekazania, że następnym razem to już prawie na pewno spotykamy się na plaży w Międzywodziu, więc jak ktoś chętny, to zapraszam. Ten film jeszcze na pewno będzie, jak pojadę na wczasy, tak sobie go zaplanuję, żeby mieć tam czas coś nagrać i zmontować i wam wrzucić od razu, ale jak ktoś chętny, to między 4 a 8 prawie codziennie postaram się być na plaży w Międzywodziu, także jak ktoś chętny, to zapraszam. A na dzień dzisiejszy dziękuję wam bardzo za to, że oglądaliście ten film. I zapraszam wszystkich na piaski plażowe nad Bałtykiem. Trzymajcie się, cześć.